Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 7 września, tarot i oczywiście karty Lenormand uzupełniające, także zaczynamy. 7 września, tarot proszę daj rady, wskazówki na ten dzień, a ja oczywiście kochani bardzo gorąco wszystkich pozdrawiam. Dobrze, 7 września, zobaczmy. Tutaj trójka buław. Jest oczywiście, moi drodzy, przemieszczanie się, podróż, ale też tarociści nazywają tą kartę kartą bramy. Mamy szansę na poszerzenie naszych horyzontów. Są wielkie możliwości. Możemy coś korzystnie kupować, sprzedawać. Tu jest ruch, przemieszczanie się, dynamizm. Nie stoimy w miejscu. To jest bardzo pozytywny czas. Widzimy horyzont, widzimy nasze plany. Działamy. Oczywiście coś korzystnie kupujemy czy sprzedajemy. Załatwiamy różnego rodzaju transakcje finansowe, interesy. Tarociści mówią, no to karta brama, bo otwiera się przed nami jakaś możliwość. Coś wynika, moi drodzy, coś dobrego dla nas. Czasem mówimy, że oddalamy od siebie jakieś problemy, odsuwamy na bok. Ale oczywiście to jest też indywidualna sprawa. Niektórzy jak najbardziej mogą zapominać o problemach, zostawiać tak zwany bałagan w domu. I wyruszać gdzieś, tak? Tu oczywiście to jest bardzo pozytywne wszystko, ale mają też swoje, moi drodzy, jakieś minusy te trójki. Te trójki to zawsze ktoś oczywiście do naszej pary doczepia się, tak? Tu są trzy osoby zaangażowane. Także możemy dowiedzieć się, że przyjdzie do nas coś z daleka, bądź już przychodzi do nas coś z daleka, jakaś wiadomość. Ale tu bardziej, moi drodzy, to są pozytywne rzeczy. Trójka buław, tak jak czy trójka kielichów, czy trójka mieczy, czy też trójka kielichów, mówi o trzech osobach właśnie zaangażowanych w nasze życie. Także też przy wszystkich trójkach musimy uważać na tą trzecią osobę, która jest na tak zwaną doczepkę do naszego życia. Musimy uważać. Na pewno szukamy jakiegoś wyjścia, jakiejś drogi, rozwiązania z danej sytuacji. I możliwe, że te rozwiązania przychodzą do nas. Czasem szukamy na skróty, szukamy drobnych rozwiązań. Ale działamy, moi drodzy. Na pewno nie stoimy w miejscu i to jest ważne. Bo życie to ruch, życie to wieczna podróż, tak? Jak mawiają. Kto nie podróżuje, ten nie żyje. Też tak słyszałam, moi drodzy. Ale oczywiście to są wszystko przenośnie. Działajmy, moi drodzy. Rozwijajmy się. Nie stójmy w miejscu. Nawet ta krótka podróż, co trwa zaledwie parę kilometrów, parę kroków, już jest czymś, moi drodzy, jakimś krokiem naprzód. No dobrze, kochani, to tylko tyle ode mnie. Bardzo pozytywna, przyjemna energia. Tutaj zdrowotnie, ja powiem tak, tu jest jakieś nowe leczenie. Możliwe, że alternatywne do medycyny. Może to być, moi drodzy, leczenie ziołami, leczenie jakiejś homeopatią, czymkolwiek, tak? Szukamy nowego lekarza też. Ale uważajmy, bo trójka buław też mówi o grypie, o przeziębieniu. Oby nie. No ale oczywiście trzeba wspomnieć. No i karty Lenormand. Zobaczmy, co nam tu wyjaśnią, co doradzą, co dopowiedzą. Lis. A więc może być ktoś chytrzejszy od nas. Uważajmy na to, aby
przy tej drodze nie pokazał się nam ktoś fałszywy podczas tej podróży. Bo może ktoś nas oszukać, będziemy chcieli coś kupić albo sprzedać, może ktoś nas oszukać, zmanipulować nami, mieć nieczyste zamiary. Także uważajmy, bo lis, niestety, ale to jest fałszywość, to są niezbyt dobre kroki w naszą stronę. No także kochani, tylko tyle, uważajcie na siebie, dbajcie o siebie i oczywiście nie przeziębiajcie się. Ja Was bardzo gorąco pozdrawiam, życzę wspaniałości. No i oczywiście, abyście mieli szczęśliwą drogę tego dnia. Do usłyszenia.